Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak zapewne widzicie, nie mam na sobie makijażu, przygotowałam jedynie brwi, a to może oznaczać tylko jedno test kosmetyków i ostatnio zrobiłam taki mały napad na biedronkę. Postanowiłam, że przyjrzę się dokładnie nowościom z Bell i faktycznie udało mi się kupić kilka kosmetyków, którymi wydaje mi się, że zrobię pełny makijaż. Kupiłam też kilka produktów z tej serii Bell Professional, także jestem niesamowicie ciekawa jakości tych kosmetyków. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie będą rezultaty dzisiejszego testu i jak sprawdzą mi się między innymi te profesjonalne paletki, jak również podkład, korektor, rozświetlacz, róż, pomadki to koniecznie ze mną zostańcie. I makijaż rozpocznę oczywiście od podkładu i mam tutaj takiego zawodnika w kolorze 01, to jest Ultra Satin Foundation Mattifying Effect. Jestem niesamowicie ciekawa tego, czy ten kolor będzie dla mnie odpowiedni, to przede wszystkim, ale też efektu jaki daje, czy będzie to bardziej satynowe, czy matowe wykończenie. Także rozprowadzę odrobinę tego podkładu na twarzy. No, kolorystycznie powiem Wam, że jak na pierwszy rzut oka, bardzo dobrze. Nie jest to ani zbyt żółty, ani zbyt różowy podkład. Ma w sobie jakiś taki lekki, wręcz oliwkowy ton. Bardzo sympatycznie. Oby nie ciemniał. Co do krycia, póki co to wydaje mi się, że jest średnie. W miarę wyrównuje kolory cery, ale nie do końca. Wykończenie jest takie bardziej nawilżające. Ja nie widzę tutaj póki co żadnego matu, ale pozwólmy temu podkładowi popracować na twarzy. Póki co podkład bardzo mi się podoba. Ja mam tylko jedną warstwę, bo jednak stwierdziłam, że nie będę nabudowywać tego krycia podkładem. Wolę zrobić to korektorem, ale tak jak widzicie po chwili zrobił się taki bardziej matowy, taki satynowo-matowy, co tym bardziej mi się podoba. Teraz przejdziemy do korektora i mam do przetestowania Eye and Face Full Cover Concealer w odcieniu 01 Lightning. Jestem ciekawa, jak sprawdzi się zarówno pod oczami, jak i na niedoskonałościach. I tak jak widzicie, jest trochę żółty, ale zarówno ja widzę w nim jakieś takie delikatne nuty brzoskwiniowe, co akurat pod oczami może się sprawdzić. I dzisiaj ten korektor będzie dla mnie również bazą pod cienie, bo skoro testujemy tylko kosmetyki z Biedronki, to niech już tak zostanie i będzie tak pod każdym względem. No korektor powiedziałabym, że jest średnio kryjący. Ja nadal widzę, że przebija mi zasinienie szczególnie pod moim lewym okiem, bo tutaj po prostu mam z tym większy problem, ale ton tego korektora mi się bardzo podoba. Ani zbyt mocno mnie nie rozjaśnia, ani nie zarzuca i fajnie dopasował się do koloru tego podkładu. Mimo wszystko dołożę jeszcze odrobinę korektora w samej dolinie łez, zarówno z jednej jak i z drugiej strony i skupię się teraz na tuszowaniu niedoskonałości. O zdecydowanie lepiej przy drugiej warstwie to krycie jest widoczne. Wow, teraz osiągnęłam takie optymalne krycie, które mnie satysfakcjonuje. No co do korektora, Wam powiem, że nie miałam zbyt dużych oczekiwań, spodziewałam się takiego w najlepszym przypadku przeciętniaka, ale naprawdę mi się podoba, zarówno ten kolor mi pasuje, jak również stopień krycia, niedoskonałości, tak naprawdę przy jednej warstwie jest już zadowalający. Co do przestrzeni pod okiem, przy drugiej warstwie już mam takie krycie, które też mnie satysfakcjonuje, także nie będę go dodatkowo nabudowywać. Póki co jestem zadowolona. Teraz czas na przypudrowanie twarzy i dzisiaj zrobię to trochę niestandardowo, ponieważ nie pudrem sypkim, a prasowanym i mam tutaj do przetestowania So Smooth HD Powder w odcieniu 001 Vanilla Blur. To jest puder HD, także mam nadzieję, że w kamerze będzie ładnie się prezentował. Faktycznie ma właściwości wygładzające. Widzę to w szczególności po moich porach na policzkach. W ogóle nawet już ten sam podkład całkiem ładnie sobie z tymi moimi porami poradził, ale puder dodatkowo ładnie je wygładza. Pod oczami też prezentuje się Powiedziałabym bardzo ok. W połączeniu z tym korektorem mam całkiem przyjemną mieszankę i podoba mi się fakt, że ten puder ma lekkie krycie, ponieważ jestem w stanie jeszcze dodatkowo przykryć jakieś przebijające zaczerwienienia. Teraz użyję większego pędzla i przypudruję resztę twarzy. No póki co wygląda to naprawdę bardzo spójnie i podoba mi się. Mam nadzieję, że dobrze się utrzyma. Teraz przejdę do paletki Matte Face Contour Palette, gdzie mamy trzy produkty, jeden rozjaśniający oraz dwa bronzery, jeden chłodniejszy, drugi ocieplający. I zacznę oczywiście od tego chłodnego. Postaram się aplikować go w niewielkich ilościach, ponieważ nie wiem czego, mogę się tak naprawdę po nim spodziewać. Bardzo aksamitny puder. I faktycznie jest matowy. Ale jednocześnie nie jest taki tępy w konsystencji, nie robi plam i bardzo ładnie pigment się rozkłada. Pigmentacja też powiedziałabym, że jest bardzo zrównoważona, bo tak jak widzicie, wygląda to wszystko jedwabiście, nie robią się żadne mocniejsze plamy, które trzeba rozcierać. Tak naprawdę niewielkim wysiłkiem jestem w stanie wykonturować sobie twarz, także to mi się podoba. I co do tego chłodnego brązera, to on faktycznie jest chłodny, natomiast nie wygląda jak brud. Także powiedziałabym, że chłodne oraz neutralne karnacje mogą dać tej paletce szansę, jeśli chodzi o ten chłodny brązer. Takie bardzo, bardzo ciepłe, wręcz żółte już mogą być z tego brązera niezadowolone. I teraz, patrząc na ten podkład, widzę, że mógłby być nieco jaśniejszy, i nieco też chłodniejszy, bo jednak te żółte tony z niego wybijają, ale jest to jeszcze w granicach tolerancji, także. Nie wygląda to źle. Użyję jeszcze odrobinki tego ocieplającego brązera, chociaż w moim przypadku nie jest to konieczne, ale chcę sprawdzić jego jakość. Także naprawdę niewielką ilość aplikuję na policzki i nawet przy mojej jasnej karnacji już widzę, że jestem w stanie nałożyć ten cieplejszy puder w taki sposób, że jest bardzo subtelny, rozprowadza się bardzo sprawnie po twarzy, nie robiąc żadnych plam, nie trzeba na to tak bardzo uważać. Sprawdzimy też ten puder rozjaśniający i nałożę go pod konturowaniem. O, bardzo fajne też ma lekkie krycie, jednak wydaje mi się, że lepiej sprawdzi się jaśniejszym karnacją, bo ciemniejsze mogą być już zbyt mocno rozbielone. Nałożę jeszcze tutaj na przestrzeń pod okiem, subtelnie. Teraz przejdę do różu i mam tutaj róż Soul Sculpt Blush w kolorze 001. Ten odcień różu będzie pasował mi dzisiaj do golfu. Ojej, też bardzo ładny. Aksamitny. Pięknie łączy się z tymi brązerami. I jest to róż taki satynowy, może z lekką, rozświetlającą poświatą, ale niesamowicie subtelną. No, róż jest boski, naprawdę. Już dawno nie używałam różu w takim odcieniu, i jestem w szoku, jak ładnie to wygląda. I idąc za ciosem, przejdźmy już do rozświetlacza. Soul Shine Lighter też w kolorze 001. A ten rozświetlacz to już w ogóle wygląda jak mój golf. <śmum> Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. I widzę, że nadaje lekki kolor policzkom, ale nie robi smug. I to nie jest rozświetlenie widoczne z kosmosu. Bardziej powiedziałabym takie idealne do pracy, na oficjalne wyjścia. I to jest coś pomiędzy rozświetlaczem a różem. Jak dla mnie ten rozświetlacz jest trochę zbyt subtelny, ale nie powiem, że mi się to nie podoba. To jest taki właśnie oficjalny, bezpieczny efekt. Ale osobiście, gdybym teraz nie testowała tylko kosmetyków z Biedronki, to dołożyłabym sobie jakiś taki efekt tafli, jasnego rozświetlacza o takim perłowo-metalicznym wykończeniu. Makijaż twarzy skończony, także teraz zbliżę was do siebie i przejdziemy do testu paletki cieni. I makijaż rozpocznę tradycyjnie od nałożenia matowego beżu na przestrzeń pod łukiem brwiowym. Wow, jaki intensywny beż! Pięknie się rozciera i pigmentacja naprawdę jestem pod wrażeniem. I teraz nałożę ten zgaszony burkund w zewnętrznym kąciku. I jedyna rzecz, która póki co mi się nie podoba, to fakt, że nie mamy w tej paletce lusterka, a teraz bardzo by mi się przydało. I też niestety przez to nie będzie to mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o podróże. Pigmentacja cienia jest bardzo podobna do cieni Bell Allergenic. To jest też taki mat, ale nie taki tempomatowy, tylko powiedziałabym, że nawet lekko satynowy, jedwabisty. Bardzo ładnie wygląda i łatwo się z nim pracuje. Tak jak widzicie, rozciera się do chmurki bez problemu. I z tym samym cieniem będę teraz kontynuować na Dolnej Powiece. Bardzo podoba mi się ten cień, jest przepiękny i też łatwo się z nim pracuje. Na linię wodną nałożyłam brązową kredkę z Maca Coffee. Powiedzmy, że będzie to poza konkurencją, ponieważ nie mam absolutnie żadnej kredki z Bel w tym momencie. E, także teraz przejdę do brązu, którym pozacieram granicę linii wodnej, a tego cieniowania burgundem. I delikatnie wzmacniam też górną powiekę. No, tak mi się ten brąz podoba, że przeciągnę go jeszcze tutaj wewnętrznej części mojej górnej powieki. No, powiem wam, że dzisiaj trochę poszalałam inaczej niż zwykle i bardzo mi się to podoba. Także teraz brakuje mi jeszcze odrobiny błysku na środku powieki i wydaje mi się, że wykorzystam któryś cień, oczywiście z tej paletki. Nie chciałabym używać tego bardzo żółtego, wręcz rudego złota, bo to nie jest mój klimat, ale zobaczmy, jak będzie prezentował się ten nieco bardziej stonowany. To jest bardziej perła niż metalik i bardzo subtelna, ale ma swój urok i bardzo ładnie łączy się tutaj z tymi metalikami. I przypomnę, że przyklejam to tak naprawdę już do suchego wręcz korektora, myślę, że na Next Glitter Primer byłoby to intensywniejsze. Ale podoba mi się ten łagodny efekt. Fajnie się to połączyło z matami. Podoba mi się jeszcze ta zieleń, więc użyję odrobinki i nałożę również na środek powieki. Troszkę się te cienie osypały, ale zaraz sobie z tym poradzę. W zewnętrznym kąciku nałożę jeszcze odrobinkę czerni. I teraz eyelinerem zrobię cienką kreskę wzdłuż linii rzęs. Cienką jak cienką. Będzie taka standardowa. Dobra, moi drodzy. Tak jak widzicie, kreski zrobione i dosyć mocno wyciągnęłam mią skółki, bo bardzo dobrze rysowało mi się tym eyelinerem, także póki co ja jestem zadowolona. Wytuszujemy teraz rzęsy i mam do przetestowania maskarę Bell i jest to Lash Curtain Long and Curly mascara. Jestem ciekawa jaką ma szczoteczkę, bo jeszcze tego nie sprawdzałam. O, miłe zaskoczenie, szczoteczka jest silikonowa, także mam nadzieję, że fajnie porozdziela mi rzęsy. Oczywiście do takich kresek przyklejenia sztucznych jest wręcz obowiązkowym. Maskara póki co jest poprawna. Może jest troszkę zbyt wilgotna jak na ten moment i nie robi przez to aż takiego specjalnego efektu, wow, ale na pewno dam jej jeszcze szansę, jeżeli nie będzie się osypywać i odbijać, bo z doświadczenia wiem, że maskary lepiej działają, kiedy kilka razy po prostu się ich użyje. Poza kamerą jeszcze przykleiłam kilka kępek, więc teraz oddalę was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. Jeśli chodzi o usta, to wykorzystam pomadkę Velvet Matte Liquid Lips w kolorze 03 Berry Beige. To jest przepiękny kolor, przynajmniej w opakowaniu, także zobaczmy jak z jakością. I akurat tę pomadkę wyjęłam z paczki pr także nie jestem pewna, czy są te pomadki dostępne teraz w Biedronce, ale wydaje mi się, że tak. Pomadka nałożona, natomiast nadal czekam aż zastygnie, bo zbyt mocno się świeci, wydaje mi się, że ostatecznie będzie bardziej matowa, bo póki co, tak przyznam Wam szczerze, że średnio mi się podoba. Właśnie przez to wykończenie i przez to, że nie jest w 100% napigmentowana, także jeżeli zastygnie, to dołożę jeszcze odrobinkę. Okej, okay, moi drodzy, makijaż gotowy i muszę przyznać, że jeśli chodzi o pomadkę, to wydaje mi się, że jest chyba najsłabszym ogniwem dzisiejszego testu, ale jeszcze zobaczę, potestuję ją. Zaczyna powoli zastygać, ale tak jak nazwa wskazuje, jest to pomadka o wykończeniu raczej satynowym, przepraszam, welwetowym, więc pewnie nie jest taka do końca matowa. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to jestem totalnie zakochana, zarówno w paletce, jak i w eyelinerze. W tym momencie naprawdę nie mam się do czego przyczepić i tak naprawdę jedyny mały minus tej paletki to fakt, że nie mam tutaj niczego rozświetlającego do nałożenia w końciki, także pozostawiłam je nagie. Co do makijażu twarzy, to w tym momencie bardzo mi się podoba. Jest taki satynowy, bardziej satynowy niż się tego spodziewałam, a właściwie nawet bardziej matowy niż się tego spodziewałam na początku po tym podkładzie. Nie wydaje mi się, żeby podkład zoksydował. Póki co utrzymuje się nienagannie, wygląda pięknie. Korektor również zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Mam nadzieję, że równie dobrze się te wszystkie produkty utrzymają. Co do paletki do twarzy, to jest hit, na pewno będę jej używać. Jeżeli nie sprawdzi mi się podkład, nie sprawdzi mi się korektor, puder. Paleta i cokolwiek innego, to wiem na pewno, że paletki do twarzy będę używać, bo jest rewelacyjnej jakości, jest aksamitna, jedwabista i naprawdę to czysta przyjemność konturować się tą paletą. Także ja na ten moment kończę filmik. Mamy godzinę 14:38, więc pokażę się wam za jakieś 8 godzin z podsumowaniem trwałości. I to tak naprawdę przesądzi o jakości tych kosmetyków. Jeśli chodzi o makijaż oka, to ja jestem zachwycona. Naprawdę bardzo efektowny, taki, powiedziałabym, drapieżny. Dawno takiego oka nie robiłam, a niesamowicie. Gdzie mi się podoba, muszę robić takie makijaże częściej. Koniecznie dajcie mi znać, co na ten moment myślicie o tym makijażu. My spotkamy się za kilka godzin. Do zobaczenia, papa. Cześć, kochani, wracam do Was z podsumowaniem trwałości makijażu. Tak jak na pewno zorientowaliście się w trakcie, przearanżowałam moje tło do kolejnego nagrania, także już wiecie, jakie tło będzie w następnym odcinku. Mamy godzinę 48 minut po północy, także nie wiem dokładnie ile czasu mam na twarzy ten makijaż, ale prawdopodobnie minęło już 8 godzin, stawiam, że jest to mniej więcej 10-11. I tak ostatecznie prezentuje się makijaż, który nie miał dzisiaj ze mną łatwo. I tak jak możecie się domyślać, nie dokładałam pomadki w ciągu dnia. Ja wiem, że to wygląda teraz już paskudnie i tak naprawdę powinnam to zmyć i dopiero do was mówić, ale chcę wam pokazać, jak realnie się utrzymała, bo moim zdaniem utrzymała się nawet lepiej, niż się spodziewałam. Mianowicie to jest pomadka, która bardzo długo zastyga, ale jak już zastygnie, to zachowuje się jak tradycyjna zastygająca pomadka w płynie. Może jest trochę bardziej komfortowa od tych standardowych. Jeśli chodzi o to, jak się utrzymywała, no to naprawdę długi czas wyglądała bardzo w porządku. Dopiero po tłustym posiłku zaczęła się zjadać, także ja to rozumiem. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to na bokach utrzymał się bez zarzutu, na czole. Prawie też, trochę mam wrażenie, że zaczął się odcinać na linii włosów. Jeśli chodzi o boki policzków, to, to i konturowanie jest widoczne, i ten rozświetlacz, i róż, także jest to na swoim miejscu. Całkiem ok wygląda przestrzeń pod okiem, nie jest przesuszona, nic się nie zebrało, wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie. Minusik jaki widzę to fakt, że chyba trochę w ciągu dnia makijaż mi zoksydował i jestem bardziej pomarańczowo-żółta niż na początku. Podkład tak jak widzicie trochę się wyświecił, ale powiedziałabym, że tak dosyć standardowo jak na tyle godzin. Nie jest to oczywiście perfekcyjne i znam podkłady, które wyglądałyby po tylu godzinach lepiej, ale już naprawdę przez ostatnich kilka godzin w ogóle o ten makijaż nie dbałam, więc nie było mu łatwo, a i tak się nieźle utrzymał. Mam spory zarzut do mojej bruzdy, no wargowej po lewej stronie, tutaj podkład zebrał się znacznie, po prawej stronie troszkę mniej, jakieś przesuszenia na twarzy, które teraz mi towarzyszą em, zaczęły być bardziej suche, no ale to jest tak jakby normalna sprawa, przesuszenia robią się w ciągu dnia coraz bardziej suche, zaczynają się łuszczyć i to jest tak naprawdę największy przeciwnik makijażu, bo o ile krostkę jesteśmy w stanie zamaskować i ona jakoś przeżyje, jakieś zaczerwienienie jesteśmy w stanie zamaskować i też nie będzie widoczne cały dzień, to kiedy mamy duże przesuszenie no to ono zacznie w ciągu dnia wyłazić i po prostu od niego zacznie odklejać się podkład. Razem z naskórkiem. Jak na taki poziom wyświecenia w tej okolicy, i tak podkład dobrze się utrzymał, bo zwykle przy takim stanie rzeczy zaczyna mi się już mocno ciastkować wokół nosa i zbierać, a tutaj jest to wręcz nieznaczne. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to utrzymał się w kontekście całego makijażu najlepiej. Trochę eyelinera tutaj mi ubyło, on się wykruszył, rozmazał, po prostu go już w tym momencie nie ma, ale po prostu to moje lewe oko już pod koniec dnia zaczęło mi troszkę łzawić, bo ja mam po prostu wrażenie, oczy i kiedy mam jakieś kępki, rzęsy, no to po tych kilku godzinach więcej niż ośmiu zaczynam to odczuwać mocniej. Także tutaj już się i drapałam, i skubałam, więc wcale się nie dziwię, że tego eyelinera tutaj nie ma. Po prawej stronie utrzymało się to nieco lepiej, może troszkę bardziej się jakby rozlał, przez co nie mam już takich ostrych krawędzi tego eyelinera. Natomiast wydaje mi się, że oko przy niewielkich poprawkach mogłoby znowu wyglądać jak dopiero co świeżo zrobione. Dobra, moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie Dajcie mi znać, czy testowaliście któryś kosmetyk z dzisiejszego testu? Jak Wam się sprawdza? W szczególności jestem ciekawa tych paletek, paletek do konturowania oraz paletki cieni. Jakie macie wobec nich odczucia? Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Papa!